Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie z daru głosu, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości ku nam zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia choroby gardła. Prosimy Cię, pobłogosław tę świecę, aby wszyscy wierzący przez wstawiennictwo świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego zła. I aby zawsze mogli Ci składać dzięki przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, niech Bóg zachowa was od choroby gardła i wszelkiego innego zła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Święty Michale, Archanioł, broń nas bardzo przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam bronią. Niech go Bóg poskroi, pokornie Boga, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy krążą po świecie